Cześć, witajcie moi drodzy w kolejnym odcinku. Dzisiaj zobaczycie przepis na przepyszną zupę, zupę pomidorową, ale taką zrobioną z domowych pomidorów. Oprócz pomidorów jest jeszcze tylko kilka składników, a smak tej zupy jest naprawdę nieziemski. Koniecznie wypróbujcie, póki jest okazja, na takie polne pomidory, na domowe pomidory. Może macie też w ogródku, jak ja, koniecznie wypróbujcie. Zobaczcie, jak to smakuje. Na samym początku jeszcze tylko powiem, że w tym roku idziemy po 100 tysięcy subskrypcji. Jest już nas 89 tysięcy blisko, także subskrypcja, łapka w górę, klikaj dzwoneczek, żebyś była na bieżąco z każdym filmem, który dodaję. I zostaw coś fajnego w sekcji komentarzy. Daj znać przede wszystkim, czy jadłeś, czy jadłaś taką oto zupę. A teraz już nie przedłużając, do roboty. Przepis, moi drodzy, rozpoczynamy od przygotowania bulionu. Potrzebować będziemy garnek. Do garnka wrzucamy kilka marchewek. Mam tutaj z domowego ogródka młode, piękne, fajne marchewki. Przekroję je tylko na nieco mniejsze kawałki, tak żeby szybciej się ugotowały. Wrzucamy do środka. Taki mały, niewydarzony kawałek selera. Taki akurat wyrósł, więc taki wrzucam, ale ogólnie 1/4 selera w zupełności wystarczy. Z tego jednak względu, że tego selera jest tutaj jednak nieco mało, nać selera również do gara umieszczam. Następnie por. Zarówno biała, jak i zielona część. Odkrawam tylko tę końcówkę. Biała wlatuje cała. I tutaj odrobinę tej zieleniny. Też odda fajnie smaku. Wszystko będzie ze sobą grało, a nawet tą resztę też wrzucę. Na tym układamy pałki z kurczaka. Chcę, aby ten rosołek był taki bardzo aromatyczny i pomidorówka, która na nim powstanie, też taka była. Oprócz pałek z kurczaka trafiają pod udzia. Też około 5 sztuk. Przypraw, moi drodzy, to klasyka, kilka liści laurowych. Oczywiście nie może zabraknąć tutaj soli. Oraz czarnego pieprzu. Całość zalewamy wodą, tak aby przykryć wszystkie składniki i gotujemy do miękkości warzywo oraz mięsa. Zajmie to około 1,5 godzinki na bardzo małym ogniu. Rosół, moi drodzy, się gotuje. Teraz zabierzmy się za główną gwiazdę tego filmu, czyli pomidory. Mam tutaj też z ogródka, może widzieliście shortsa na moim kanale, gdzie w skrzyniach pokazywałem, jakie mam pomidory. Dosyć dużo tutaj udało się zebrać. Jest około 3 kg, ja zużyję, myślę, około 2, ale zanim jednak to nastąpi, mam tutaj pomidory malinowe, to są te, oraz jakieś zwykłe odmiany, nie pamiętam. Są bardzo słodkie, bardzo aromatyczne, bardzo czerwone i dojrzałe. O takie właśnie chodzi, żeby przygotować idealną zupę pomidorową z domowych właśnie pomidorów. One mają w sobie taką słodycz, że każda pomidorówka, każdy sos pomidorowy przygotowany z takich pomidorów jest po prostu obłędny. Co musimy zrobić? Obieramy pomidory ze skórki, żeby to uczynić. Nacinamy taki oto krzyżyk na pomidorze. Za chwilę będziemy wrzucać je do gorącej wody, a potem do zimnej i skórka praktycznie będzie sama schodzić z pomidora. Także robię tak z pomidorkami i za chwilę już bez mojego gadania będziecie widzieć, co robię. Do jednej miski trafił wrzątek i po kolei teraz lecimy z pomidorkami. Kilkanaście sekund, kilkadziesiąt może, i przerzucamy do lodowatej wody z dodatkiem lodu. Już widać, moi drodzy, jak skórka sama tutaj schodzi, pęka, i przerzucamy do wody lodowatej. I zobaczcie, on się sam obiera praktycznie. I po kolei bierzemy, ściągamy skórkę, jest to bardzo łatwe. I mamy czystego, ładnego pomidorka, skórka w drugiej ręce, i odkładamy. Pomidory obrane, moi drodzy, i teraz nie pozostaje nic innego, jak tylko
pokroić je na mniejsze kawałki, ale też bez przesady. One i tak troszkę się podczas gotowania rozpadną, czyli na takie 6 czy tam 8 części w zupełności wystarczy pokroić takie pomidory. Następnie zabieramy się za cebulę i kroimy w drobną kostkę. I cebulka trafia do miski. Od razu dodajemy czosnek. Jak macie świeży, to oczywiście świeży. Ja myślałem, że mam, ale jednak nie mam, więc dodaję w proszku. I pomidory z cebulą oraz czosnkiem musimy teraz podsmażyć na bardzo rozgrzanym oleju tłuszczu przez około 4 do 5 minut. Nie przykrywamy niczym. Najmocniejszy palnik, jaki macie, i wrzucamy. Bulion, moi drodzy, ugotowany jest, troszkę wstrząśnięty, bo pozbywałem się jego zawartości. To, co do wyrzucenia wyrzucone, to, co miało zostać, jest pozostawione. Mam marchewkę, którą później wykorzystamy, oraz mięso w dwóch osobnych miseczkach. Później po prostu dołożymy do zupy. I teraz pomidory, które podsmażaliśmy, przelewamy delikatnie do bulionu. Spójrzcie tylko, jak przepięknie to już teraz wygląda. Fajny kolorek, wyraźnie widoczne pomidory. Pamiętajcie, że bulion mieliście już doprawiony solą, pieprzem, liściem laurowym, ale jeżeli będziecie chcieli jeszcze doprawić, to podczas gotowania próbujcie, dodawajcie soli, pieprzu, czego tylko chcecie. Ja dodam jeszcze kilka listków świeżej bazylii, bo uwielbiam ten smak, zapach właśnie w świeżej pomidorówce, moi drodzy. Teraz taką zupkę gotujemy przez jeszcze około 10 minut na bardzo małym już ogniu. Niech to wszystko się fajnie ze sobą przegryzie. Nie pozostaje, moi drodzy, nic innego, jak tylko zaserwować pomidorówkę do miseczki. Obrałem tutaj kurczaka, marchewkę wkroiłem już do zupy. Podgotowałem wszystko jeszcze 10 minut, tak jak mówiłem, i zobaczcie, duże kawałki pomidora, przepiękny kolor, niesamowicie to wszystko pachnie. Bazylia dodała swoje aromaty. O to właśnie tutaj chodzi. Jeżeli niekoniecznie, wypróbujcie, zostawcie łapkę w górę, klikajcie dzwoneczek oraz subskrypcję, żeby żaden film Was nie ominął. Wszystkie informacje dodatkowe znajdziecie w opisie albo w komentarzu tego filmu, także zaglądajcie. Ja lecę zajadać. Wy, jeżeli chcecie, dodawajcie tutaj makaron, ryż, co tylko chcecie. Smacznego, cześć, do zobaczenia.